Cebula. Jak stosować, jak pić cebulę? Może to się wydawać oczywiste. Cebulę po prostu kroimy, wrzucamy na kanapkę, do sałatki, dodajemy do jakiejś potrawy. Tych możliwości zastosowania cebuli w kuchni jest cała masa. I właśnie tak powinniśmy robić. Ale poza tymi, można powiedzieć, najbardziej znanymi sposobami stosowania cebuli są też inne. Dwie najważniejsze takie rzeczy to sok z cebuli oraz syrop z cebuli. I chociaż to przygotowanie i syropu i soku często jest dosyć podobne, to jednak obie rzeczy można stosować. Czy to na kaszel, na ból gardła, na poprawę odporności, czy też na przykład, tak jak w przypadku soku z cebuli, na nasze włosy, czy też na naszą skórę. Sok z cebuli, o tym jak przygotować sok z cebuli będzie materiał w najbliższą niedzielę. Oczywiście zapraszam. A jak przygotować syrop z cebuli, też jest o tym materiał znajdujący się na kanale. Poza sokiem i syropem z cebuli, cebulę można stosować na przykład na miejsca pogryzienia, ugryzienia przez owady. Taki plasterek świeżo przekrojonej cebuli nakładamy po prostu na to miejsce, ale musimy obserwować, jaka jest reakcja i pamiętajmy, jeśli mamy jakieś uczulenie na jadowadów, na te ugryzienia, nie bawmy się w takie rzeczy, tylko idźmy do specjalisty. Wtedy nie czekamy, tylko idziemy do specjalisty, bo to nie jest coś, z czym należy się bawić. A ten plasterek, czy też wyciśnięty sok z cebuli na takie ugryzienie u większości z nas powinno lekko złagodzić ból, ten puchnięcie tego miejsca. Pamiętajmy, że takie zwykłe wyciśnięcie soku z cytryny i dodanie go do na przykład takich szotów, które niektórzy z nas piją witaminowych, taki mały kieliszeczek, no niekiedy większy, różnych soków, różnych przypraw, to też świetny wybór. I często o tym zapominamy. Wrzucamy tam najdziwniejsze, egzotyczne rzeczy, a zapominamy na przykład o czosnku, o mięcie, o pieprzu, chociaż pieprz też jest troszkę egzotyczny, ale też o cebuli, o takiej zwykłej, wyciśniętej cebuli, o tym zwykłym soku z cebuli, który możemy oczywiście do tych szotów dodać. I to nie tylko będzie fajny smak, no dla większości z nas, ale też te wszystkie właściwości, jakie znajdują się w cebuli. Więc soki, syropy i wyciśnięty sok na przykład do tych szotów. Pamiętajmy też, że to zastosowanie cebuli w naszej kuchni, oczywiście jeśli nie przesadzamy tych takich normalnych ilości, to też coś bardzo, bardzo fajnego. I nawet osoby, które mają problemy ze smakiem cebuli, mogą po prostu niwelować ten smak cebuli na najróżniejszy sposób. Niektórzy dodają miodu, inni soku z cytryny, tak żeby po prostu ten zapach i smak cebuli zneutralizować, a pozostawić dalej te wszystkie właściwości, jakie daje nam cebula. Pamiętajmy, że wówczas możemy po prostu dodać tej cebuli mniej. Czy to do sałatki, czy to do jakiegoś innego tego typu rodzaju rzeczy, czy też na przykład do kanapek. Nie eliminujmy tej cebuli wtedy całkowicie, tylko po prostu może zmniejszmy jej ilość. Taka troszkę zmniejszona ilość będzie na nas wpływać pozytywnie, a nie będzie nam przeszkadzał ten smak i zapach. Więc stosujmy cebulę, jeśli nam oczywiście smakuje i jeśli nie mamy przeciwwskazań, bo i takie mogą być, tu zapraszam na materiał o właściwościach, o tym, co nam daje cebula, ale stosujmy tą cebulę w naszej kuchni, ale też dodatkowo jako ten syrop, jako ten sok. Tu też nie przesadzajmy z długotrwałością używania. Stosujmy też na przykład do szotów. Niektórzy też dodają sok z cytryny, przepraszam, z cebuli do szejków, ale tutaj raczej są to szejki właśnie takie zdrowotne, gdzie jest cały miks przeróżnych soków, przypraw i tam nie zawsze ten smak odgrywa główną rolę, a raczej w ogóle nie odgrywa głównej roli. Więc cebulę stosujmy jak najbardziej i możemy to robić bardzo, bardzo szeroko. Już samo zastosowanie w kuchni to jest potężne pole do działania. A tych innych możliwości też jest kilka. Choćby nawet kromka, masło, cebula i sól. Może ta sól nie będzie aż tak zdrowa, ale na pewno będzie smacznie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.